Tego pana ogląda jedna osoba, czyli ja. A jeśli odpowie prawidłowo na moją zagadkę, to wyślę mu niemałego pieniążka. Kierowca jechał autem bez włączonych świateł, nie było też światła księżycowego. Mimo to mężczyzna dostrzegł człowieka idącego poboczym. Jak to możliwe? Prawidłowa odpowiedź to: po prostu jechał w dzień. To jest aż tak proste, ale zarazem trudne. No ja się na tym wyłożyłem, nie? Ale ja jestem głupi, nieważne. Mani! Jest i mój donajcik. Chłopie, ogląda cię jedna osoba, lepiej dobrze na to odpowiedz. Mimo to mężczyzna dostrzegł człowieka idącego poboczem. Był biały. Co? Człowiek był biały. Dostałem donate 3 zł z jakimś sidequestem. Mężczyzna jedzie w nocy bez włączonego światła i nie świeci księżyc, ale zobaczył człowieka na poboczu, jak to możliwe. Był biały. No to też jak powiedziałem. Jakby teraz wchodzimy na taką trochę wrażliwą ścieżkę, ale czy jeśli w nocy zobaczę białego człowieka, to go nie przyjadę? Popatrzcie na niego i wyobraźcie sobie, że on nie pomyślał, że po prostu gościu jechał w dzień i nie potrzebował żadnych świateł. Chciałem powiedzieć, że w sumie się nie dziwię, czemu ma tylko jedną osobę, ale to by było trochę za mocne. Także oficjalnie siemanko, dzisiaj będę donate'ował typowo małych streamerów, bo zazwyczaj donate'uję tych najpopularniejszych, żeby mieć coś pod miniaturkę, a teraz nie, będziemy wspierać małych. Ja też się zaliczam do małych streamerów, więc możecie też mnie wspierać, ale to nieistotne. Dobra, ta pani ma 47 osób, czyli no w sumie już nieco więcej. Dobra. Dziękuję za 5 zł! Dobra, wysłałam tej pani takiego samego donate'a z tą samą treścią i zagadką i teraz jest walka kobieta versus mężczyzna. Kto będzie mądrzejszy? Muszę to przeanalizować. Ej, ale fajnie, widzę to zaangażowanie pod film! Dobrze, ale wydaje mi się, że ona na to odpowie. Coś tak czuję. Stream elementy. Patrzcie, niby donate 5 zł, ona specjalnie wchodzi na stronkę, żeby go przeczytać jeszcze raz. Czy życie nie jest wspaniałe? Kierowca jechał autem bez włączonych świateł. Mhm. O nie, nie było też światła księżycowego, mimo to mężczyzna dostrzegł człowieka idącego poboczem dla... Jak to możliwe? Ponieważ był wtedy dzień! Nie, nie wierzę, widzowie. Przepraszam was za to, co za chwilę powiem. Tak, mi też się to nie podoba, natomiast muszę tutaj stwierdzić, że w łamigłówkach, gdzie trzeba użyć głowy, niestety, no niestety, ale wygrała tym razem kobieta. Jest to chyba najgorszy donate, bo muszę się tutaj przyznać do tego, że mężczyzna nie wpadł na to. Okej, bardzo dobra odpowiedź. Dotpay, blik. Widzowie, co ona jeszcze nie wie. Jeszcze daje... A nie, nawet nie chciałem. Nawet nie 3 sekundy. Teraz trzeba... Ale poczekaj, czy ty właśnie widzisz, że dostałaś 150 zł? O, no tak jakby donate był nawalamy i przeminął. Nawalamy, tak. Dobra, ale widzę, że ludzie piszą na czacie. Tylko pytanie, czy ona w takiej sytuacji, gdzie zabija jakiegoś bossa, będzie czytała czat. Dobra, o teraz czyta czat. Asiana? Tak jest. Co? Przepraszam, ej, nie widziałam tego. Ej, za głośno muzyka jest. Co się stało? Od kogo? Mateo, halo? Bardzo dobra odpowiedź. Ej, głupie Podlasie, nie mam chyba internetu. Dziękuję za 148 zł. Ej, drobne znalazłem, nie, prawda? Właśnie te alerty donej dać, przepraszam was, że oplułam. Dziękuję bardzo za donej, taki duży. I to jest prawdziwa reakcja, moi drodzy. Tak jest, musicie mieć też takie reakcje właśnie. To będzie na czesne na studia. Czy ja właśnie się dołożyłem na jakieś czesne na studia? Ja tak nienawidzę studii. Chyba żałuję, że je dałem. Jak to w ogóle brzmi? No ale dobrze odpowiedziała, jest kobietą. Boże święty, co ja robię ze swoim życiem? Ej, moi drodzy, a w trakcie tego, jak będę szukał kolejnej osoby, ty możesz zostawić łapkę w górę, bo każde 5 łapek w górę to jedna złotówka na donate w kolejnym odcinku. Oczywiście też sub. Sub jest bardzo ważny, ponieważ to pompuje moje własne ego. Tak jest. I oczywiście musi być, to nie skam, aby ludzie właśnie myśleli, że to jest skam, bo tak zazwyczaj piszą 8-letni Maciusie. Nie, to nie jest skam, naprawdę, zasubuj mnie, mam 38 subów. Czekamy na donate'a, szkoda, że nie jestem męski i mam takiego głosu cały czas, lolo, lolo. Tak, idź pewnie. Ja już się do tego przyzwyczaiłem i zaraz się pojawi pewnie donate, a gościu sobie poszedł, prawda? No bo czemu by nie? Dobra, tak przy okazji, czemu to się tak długo kręci? Ja rozumiem, że Podlasie, ale no mój internet zawsze był trochę szybszy. Wracaj tu! O, chyba wraca. Co za niefart. Tu jest ten streamek, tu jest meczek, tu jest jedzonko. Zapraszam wszystkich serdecznie. Fajnie mieć 20 widzów. Tak, i fajnie też jak ktoś czyta donaty. Ej, dobra, szczerze, czy wy się dziwicie, że ten gościu ma 30 osób? No ale... Pasowało się
Nikt się ciebie nie pyta, co jesz, tylko są wiadomości, że siano, że donate'a dostałeś. No chłopie, no. Ej, czym on teraz czyta czat? Nie, dobra, gościu jest ślepy, ale może wyślę tego samego donate'a jeszcze raz. Więc jeśli mnie nie zasubuje, to skacze przez okno. No nie mów, że on teraz patrzy na donate'a. Nie słyszałem. Ja odrzucam, bo jeszcze nie zaakceptowałem tego w banku. Dobra, on jednak tak się zreflektował po 10 minutach, że może tam coś tam przyszło. Dostałem do Nate'a, faktycznie coś tu siadło na twoje konto. Jak dostępujesz kanału Mateo, dostaniesz 200 zł, to nie jest kama. W chuj mam kanał Mateo i podalisz ten kanał. Dziękuję. Dzięki za 5 zł. He! Aha, ej dobra, szczerze, to jest chyba najbardziej chamska odpowiedź na donata, jaką dostałem. W sensie, wiecie, ja komuś wysyłam pieniądze, dobrowolnie. I dostaję taką odpowiedź. Ja rozumiem, znaczy, nie rozumiem. Gościu ma 30 widzów. Mógłby tak jakby, może łagodnie odpowiedzieć. Wychodzimy już z niego, ale oczywiście, tak na, do widzenia. Twoje stare nie ma dzieci. I wychodzimy stąd, dobra. Debil. No to już coś takiego nie działa, to już coś takiego lepiej zrobić ze Speedboostem L1. Ej, dobra, mam pomysł, teraz rozpromuję Instagram mojego brata. Jeśli dam mu followa, no to dostanie też pieniążka, tak? I tak dalej. Dobra, jest mój donate. Ja szczerze bym to zrobił, gdybym dostał takiego donate'a, no bo nic nie tracę, tak? Ale widzę, że on chyba tego nie zrobi. Jak zaobserwujesz na IG ten profil, to dostaniesz 200 zł. Michel Tarnacki. Patrz, zobacz, testujemy. Okej, ja już chyba przygotowuję w takim razie kasę. Ale jak on zaraz zobaczy profil mojego brata, to pewnie pomyśli, że to jest scam, nie? No bo on wygląda na bardzo młodą osobę. Zaraz powie, wow, zdjęcie z Izakiem, na 100%. Nie, stary, ty jesteś bąbelkiem. Nie dam ci followka, bo ty jesteś bąbelkiem. Kup sobie za te 200 zł chipsy. Nie dostaniesz followka. Ej, wiecie co, w sumie podoba mi się ta odpowiedź, bo gościu tak naprawdę wydaje mi się, że dojrzale na to odpowiedział. Chipsy też kupię. Jestem bogaty z domu. Chipsy też kupię, jestem bogaty z domu. Dobra. Znaczy, kurde, ja właśnie wysyłam 200 zł za to, że gościu nie zaobserwował profilu mojego brata. Ale no nie wiem, no po prostu jestem debilem. Nie mogę z tego. Chipsy też kupię, jestem bogaty z domu. 194 zł. Chipsy też kupię, jestem bogaty z domu. Tary, pulpeci. No co tam? Tary, nie wiem jak zareagować. Ty hopie jesteś młoducianym facetem. Bardzo dziękuję, przekażę bratu. Bardzo dziękuję za 200. Przyda się na fiopońce, to na pewno. Pozdrawiam gorąco. Też bym chciał właśnie tak reagować i sobie streamować w jego wieku, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę w porządku i taki dojrzały człowiek, który widać jednak, że ma jakieś zasady, nie robi wszystkiego dla kasy, zobaczył, że jest na Instagramie, no w sumie tak młoda osoba, tak? Więc pomyślałem, że jak najbardziej dla niego te 200 zł się należy. Co więcej, podszedł do tego z szacunkiem, nie zwyzywał mnie jak poprzedni donator, także naprawdę, jeśli to oglądasz, żółwik, i obyś miał więcej kasy na FIFA Pointsy. Dwie godziny oglądania, 10 gemów. Dwie godziny oglądania, 10 gemów oraz ikona gracza. I wam powiem w ogóle, że ta gra, tak jej nienawidzę, bo są ludzie na YouTubie, którzy mają po 30 lat i nagrywają takie wstępy. O, jeśli kupimy 20 tysięcy gemów, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę i zobaczymy, co to będzie. On był cały czas... Bo nie, bo wcześniej mi się nie pokazywał. Okej, ale widzę, że ten gościu raczej nie ma 30 lat i też nie ma donate'ów. Ale ma cel donate'ów. Pa, pa, kupuj sobie dalej gemy. O wow, wkleję dla tego grajka kawał. Jeśli się zaśmieje albo chociaż się troszeczkę uśmiechnie, to wyślę mu coś za uśmiech, bo uśmiech to bardzo ważna sprawa. Uśmiechajcie się. Jaś pyta się ojca. Chyba wyciszył mojego donata, prawda? Teraz go czyta, dobra. On chyba to przetwarza, analizuje to. Udało mi się wam to wyciszyć, ale ja dalej to słyszałem, więc sorry. Nie, to nie jest zmiana piosenka, to jest ta sama piosenka. No pewnie, że tak, no mój donate, niestety moje pieniądze dla niego przerwały mu jego piosenkę. Bardzo przepraszam naprawdę, że dostałeś ode mnie pieniądze. No od początku graj, zero reakcji. Przepraszam naprawdę, że przerwałem za te 5 zł. Znaczy, w takim razie w ogóle nie wiem, po co on ma donate'y. Jeśli mu to przeszkadza, specjalnie je wycisza, bo akurat jest w trakcie grania. No nie wiem, ludzie na ulicy jakby dostali 5 zł, to by skinęli głową, uśmiechnęli się i graliby dalej, tak, no ale... Ale nie ten pan, trudno. Loki ogólnie... Pani fake Natalia dzisiaj, z tego co widzę, ma urodziny, więc damy jej troszeczkę mocniejszy kawał. Jeśli się zaśmieje, to dostanie, kurde, na urodziny 6 zł. Nie no, żartuję. Trochę mniej. Co zrobiłam? O dobra, jest. Rozmawia dwóch przyjaciół. Ty rozmawiasz z żoną po stosunku? Czemu nie? Jak zadzwoni? Trzeba wyjść, tak? Dobra, poczekaj, spróbuję to. Czemu cały kawał się nie wkleja? Ej, dobra. No ja nie chciał. No ona się śmieje, ale to nie jest przez ten kawał.
Dobra, to jest wszystko bez sensu. Nawet nie chcę mi wysyłać nic na urodziny, bo widzę, że jest tak bardzo zajęta grą z kolegami, że nawet by pewnie na to nawet fajnie nie zareagowała. O, jest pan Nester. Nester to w sumie nie jest taki mały streamer. Wklejmy mu ten sam kawał, jeśli się zaśmieje, to dostanie oj, potężnego pieniążka. Chociaż Nester może być taki, że go chyba takie suchary nie śmieszą, a wiem, bo ostatnio spędziłem z nim na żywo w domku na Mazurach 4 dni i zasypywałam go w sumie tymi kawałami, także możliwe, że on się w ogóle nie zaśmieje, no bo w tym momencie też się w ogóle nie domyśla, że ja to ja. O, dobra, jest. Rozmawiasz z żoną po stosunku? Czemu nie? Jak zadzwoni? Dzięki bardzo Pulpet98 za ten mega śmieszny żart. Bardzo ci dziękuję. Okej, on się teraz śmieje, ale to chyba z tego kolegi na Discordzie. Aj, no tak jak myślałam, Nester niestety nie śmieje się z żartów. Nester jest dziwny i wydaje mi się, że Nester może być jednorożcem. Czemu tak sądzę? Nie wiem, po prostu tak mówię czasem losowe słowa. Nie pozdrawiam cię, Filip. Każda osoba, która nie śmieje się z moich żartów, jest wrogiem. Pamiętajcie. A wiecie, jak się nazywa ryba, która piła? Piła. Dobra. Miałam iść do Tamali, oczywiście mi nie przypomniałam, zapomniałam. Ej, co się dzisiaj dzieje? Czemu ja nie mogę pisać? Nie no, klawiatura mi działa. Ej, ale niektórzy ludzie to są bez sensu po prostu. To jak ja mam robić content? Nie wiem, powie z dupa. Jak powie dupa, to wyślę 150 zł. Ja nie mogę, można wykupić miesięczny donate na przykład za 5 zł. Ja cię sunę. A dobra, bo to jest nazwa użytkownika, dobra. W wiadomości mogę wpisać więcej. Dobra, przepraszam, nie zauważyłem, że tutaj trzeba wpisać nick, a nie treść. Powiedz dupa. Dobra. Boże, co to jest za strona? Co to jest za strona? Nie. Dobra, wysłanie tego donate zajęło mi jakieś 5 minut. Ja po prostu nie wierzę, nie? W sumie... A nie, sypiał. Jest, jak się przestraszyłam. O dobra, jest. Powiedz dupa. Mateuko. O Jezus. Naprawdę? O nie, jestem taka grzeczniutka. Nie, nie, nie. Dziękuję za donate'a, ale bez takich tekstów, proszę. O nie. Przecież ona będzie musiała się z tego wyspowiadać, jakby to powiedziała. Dupa, 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 ja to mogę zrobić za darmo, rozumiesz? No dobra, ale widzimy. Ta pani po prostu jest grzeczna. I oczywiście też rozumiem, bez przesady. Nie mogę wymagać, żeby ludzie mówili to, co ja chcę. A dupa rzeczywiście jest tak bardziej pejoratywnym, prawda, określeniem. Raczej nie jest to nic, co powinno się mówić na przykład w kościele. Dupa. I tym jakże dupowatym akcentem kończymy ten filmik. No niestety wysyłanie donate'ów chyba robi się coraz cięższe, ale może filmik donate'owania takich, chciałem powiedzieć, normalnych, po prostu większych streamerów, którzy mają po kilka tysięcy ludzi oglądających, będzie po prostu prostsze. A taki odcinek pewnie będzie już niedługo. Jeśli zostawicie dużo łapek w górę, to nawet szybciej. Także wielkie dzięki za dzisiaj. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i pa, pa. A i jeszcze zapraszam na mój drugi kanał, bo mam drugi kanał. Normalnie, wiesz, jak sobie zjedziesz tam na dole, po prostu pod kanał, to tam jest mój drugi kanał, no. Na razie, pa, pa.